Dzień dobry. Dziękuję bardzo za Waszą obecność. Widzę, że już się pojawia sporo informacji na czacie, że jesteście ze mną. Bardzo miło Was widzieć, mimo niefajnego czasu. Dzisiaj spędzimy trochę czasu, nie wiem, może pół godziny, może półtorej. Troszkę czasu wokół kolażu. Plan na dzisiaj jest taki, że najpierw troszkę opowiadam Wam o sobie, o swoich pracach, o moich inspiracjach, o moich ulubionych źródłach. Dalej zrobię krótki przegląd tych moich ulubionych źródeł, krótki tutorial, jak z nich korzystać, jak się nimi posługiwać, jak szukać, jak dobierać sobie obrazy, jak je ściągać, jak zachować na dysk. A następnie przejdę do tworzenia na żywo kolażu cyfrowego na Waszych oczach. Oczywiście w komentarzach do tej relacji możecie zadawać pytania, możecie zostawiać komentarze. Będę starał się w miarę możliwości na bieżąco na nie odpowiadać, na nie reagować. Ale też, co jest istotne, serdecznie Was zapraszam do tworzenia Waszych własnych kolaży, czy to kolaży cyfrowych, czy to kolaży w formie analogowej za pomocą nożyczek i kleju. Te kolaże, jak już będziecie mieli gotowe, podsyłajcie albo na Instagram do Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, albo umieszczajcie na swoim Instagramie, oznaczając IKM i używając hashtagów Kultura Udomowiona, Przyszłość Miast, Kultura w czasie pandemii oraz świat po pandemii. I wracając już do mnie. Nazywam się Maciej Bohdanowicz. Na co dzień pracuję w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 2017, czyli już spory kawałek czasu, pracuję nad cyklem cyfrowych kolaży zebranych pod wspólnym tytułem Ogrody Rozkoszy. Droga do tego cyklu zajęła mi sporo lat. Punktem wyjścia dla mnie w tym obszarze twórczości była fotografia, którą się przez lata zajmowałem. Bardzo interesowały mnie kwestie związane z wiarygodnością fotografii, z jej aspektem dokumentalnym. Stąd też moje pierwsze prace w tym zakresie to były montaże fotograficzne, które były bardzo mocno retuszowane, też wykonywane z bardzo dużą pieczołowitością. W takim celu, żeby intensywnie, żeby zatrzeć granice pomiędzy obrazem, tym obrazem pierwotnym, obrazem, nazwijmy to w cudzysłowie, prawdziwym, a obrazem, który powstawał finalnie. Retuszowałem w celu zatarcia granicy pomiędzy obrazem realnym a ingerencjami czy manipulacjami, które w te obrazy wprowadzałem. Dalej. Odkryłem wspaniałe zasoby polony.pl, naszej Biblioteki Narodowej, zasoby pocztówek. I dalej, idąc tym tropem zacierania granicy pomiędzy realnym a skonstruowanym, zrobiłem dużo masę, powiedziałbym nawet, montaży na bazie pocztówek, w których też ta kwestia prawdy, kwestia wiarygodności pierwotnego obrazu była dosyć mocno zaburzona. Natomiast co do samych ogrodów rozkoszy, ogrody rozkoszy, które za chwileczkę Wam pokażę, powstały w sumie troszkę przypadkowo. Miały być serią kilku, dosłownie kilku prac graficznych, kilku montaży, kolaży. Natomiast zupełnie niespodziewanie rozrosły się do zupełnie sporego cyklu. A ten cykl bazuje na, co się może wydać śmieszne, ale dla mnie jest to bardzo fajne i bardzo wartościowe, na moich dziecięcych fascynacjach, o których zapomniałem na lata. O moich fascynacjach zoologią, botaniką, starymi książkami. I przejdziemy teraz, przejdę do ogrodów rozkoszy. Op.
Pla, dobra. Tutaj mamy moje ogrody rozkoszy. Ogrody rozkoszy to, tak jak wspomniałem już, to są cyfrowe kolaże bazujące na tych moich dziecięcych fascynacjach, bazujące na starych atlasach botanicznych, na starych atlasach medycznych, zoologicznych, na starych książkach. Oczywiście z pełnym szacunkiem dla tych starych, cennych materiałów, bo wszystko jest wykonane w technice cyfrowej, także żaden papier tutaj nie ucierpiał. Ten cykl traktuję jako formę cały czas otwartą, jako formę, która się rozwija. Prace z tego cyklu łączą w sobie elementy pobrane z rozmaitych kontekstów, o których już wspomniałem, natomiast one przez wyrwanie z pierwotnego kontekstu i przez zestawienie, bo czasem bardzo eklektyczne, czasami troszkę bardziej spójne, tracą swoje pierwotne znaczenie, natomiast zyskują zupełnie nowe. Jeżeli chodzi o interpretację tych prac, ja tutaj proponuję ich interpretację jako wizualizację przeróżnych moich, ale też myślę, że każdego z nas lęków, obaw, marzeń, pragnień, ale nigdy nie zakładam jednej poprawnej, jednej słusznej interpretacji tych prac. Raczej tutaj zachęcam widzów do interpretowania tych prac we własnym zakresie poprzez pryzmat własnej wiedzy, własnych doświadczeń, własnej wrażliwości. Jeżeli chodzi o stronę techniczną, te kolaże są zupełnie proste. Bazują na jednej warstwie tła, warstwie kolorystycznej, która ma na celu uporządkowanie i podbicie obiektów, które są w tych kolażach osadzone. Natomiast co do narzędzia, którym się posługuję, jest to Photoshop i to są zazwyczaj zupełnie jego podstawowe narzędzia, takie jak lasso, gumka czy dopasowanie poziomów, tak żeby wszystko ze sobą grało. To też zależy od jakości materiałów, jakości archiwaliów, które udaje mi się pozyskać. Zaś zasoby, z których najchętniej korzystam, to jest cały czas już wspomniana przeze mnie Biblioteka Narodowa, której cyfrowe zasoby możecie znaleźć pod adresem Polona, www.polona.pl, ale też amerykańskie zbiory z Biblioteki BHL czy Metropolitan Museum. I teraz zaproponuję Wam raz, dwa, taki króciutki, szybki przelot przez te moje ulubione archiwa. Przeprowadzę Was przez nie. Zobaczymy, jak z nich korzystać, na co zwrócić uwagę przy korzystaniu z nich, jak pobierać pliki. Dobrze, to teraz sobie przejdziemy do... Tak jak mówiłem, zaczniemy sobie od Biblioteki Narodowej, od Polony. Adres www.polona.pl. Powoli nam się Polona zaczyna ładować. Dobra, to korzystając z chwili słabszego internetu i ładowania się strony, wspomnę też o tym, co jest bardzo istotne, a o czym cały czas nie powiedziałem. Prace, z których korzystam, te obrazy źródłowe, wszystkie z tych obrazów znajdują się w domenie publicznej, co jest tutaj dla mnie kluczowym pojęciem. Domena publiczna, jak może wiecie, może nie wiecie. Jest to taka fantastyczna konstrukcja. Konstrukcja prawna, przepraszam.
Muszę skorzystać ze ściągi, bo troszeczkę się stresuję. Jest to taka konstrukcja prawna, która obejmuje twórczość, z której można korzystać w sposób nieograniczony. Twórczość, która jest wolna od ograniczeń, które wynikają z ograniczeń z prawa autorskich, praw majątkowych, gdyż te prawa majątkowe albo wygasły, albo te obiekty nigdy nie były utworami w świetle prawa autorskiego. Dobra, wracamy sobie do Polony. I tak, możemy sobie wyszukiwać. Ja dzisiaj będę z wami na waszych oczach wyszukiwał pliki, z których później będę korzystał przy tworzeniu swojego kolażu. I przejdziemy sobie do pożaru szybu naftowego w polskim Oil City w Tustanowicach na naszych kresach. Mamy pasek wyszukiwania, wpisujemy sobie słowo bądź hasło, którego szukamy, czy miejsce, z którym mają być związane prace. I tak, mamy obraz. Jest oznaczenie wyraźne, że praca, z której zamierzam skorzystać, znajduje się w domenie publicznej, a więc jest wolna od ograniczeń autorsko-prawnych. Tutaj jeszcze w Bibliotece Narodowej w Polonie są bardzo ładnie określone w sposób szczegółowy prawa do poszczególnych utworów. Ponadto jest też zawsze adnotacja, co wolno z danym obiektem zrobić. I tak, tutaj nie widzicie, bo jest to zasłonięte przez moją kamerkę. W prawym górnym rogu mamy przycisk pobierz. W tym momencie sobie kliknę przycisk pobierz, wybieram opcję ten skan. Pokazuje nam się informacja o prawach autorskich po raz kolejny, powtarzająca, że wolno nam z tego obiektu skorzystać, i klikamy sobie pobierz. I mamy już gotowy plik. Klikamy sobie zapisz grafikę jako prawym przyciskiem myszy bądź touchpada i zapisujemy sobie ten plik w dowolnym miejscu. Bardzo dużą zaletą tak Polony, jak i pozostałych archiwów, do których za chwileczkę przejdę, jest to, że obrazy, które są w tych archiwach dostępne, są przeważnie w bardzo wysokiej jakości, w dużo wyższej jakości niż te, które jesteśmy w stanie, idąc po linii najmniejszego oporu, znaleźć w Google czy w wyszukiwarce obrazów. Więc te skany nadają się do bardzo często do wykonywania prac o większym formacie. Drugim archiwum, które chciałbym wam zaprezentować. Dobra, jest ściąga. Jest biblioteka BHL, o której już wcześniej wspomniałem. Biblioteka przyrodnicza, która posiada w swoich zbiorach obłędne wręcz ilości skanów publikacji botanicznych, publikacji zoologicznych. I tutaj mamy analogicznie jak w Polonie pasek wyszukiwania. Tu mam jakieś swoje stare wyszukiwania i wpisujemy sobie hasło, które nas interesuje, i tutaj po raz kolejny przejdę do wcześniej przygotowanych już ścieżek, tropów, z których dzisiaj będę na waszych oczach korzystał. A wyszukujemy sobie. I tutaj mamy wyniki wyszukiwania. Możemy sobie sortować wyniki wyszukiwania wedle własnego uznania, według typu publikacji, według rodzaju publikacji, według autorstwa, czy możemy też określić temat
bardziej szczegółowo publikacji, datę wydania bądź język, w którym mamy daną książkę. Czyli teraz przejdziemy sobie do książki, z której dziś będę korzystał. Jest to książka o roślinach podwodnych. I tak, jeżeli chodzi o interfejs tej biblioteki, no to mamy do wyboru przy publikacjach wielostronicowych dostępny widok dla jednej strony, widok dla dwóch stron, bądź co będzie dla nas najłatwiejsze przy szukaniu różnych interesujących obrazów, widok miniaturek, z którego właśnie w tym momencie sobie skorzystam, tak aby sobie na szybko jeszcze przejrzeć i sprawdzić, czy w tej książce są obiekty, są obrazy, które dobrze się nadają do tego, co chcemy w danym momencie zrobić. Czy nam się po prostu podobają. I możemy sobie tutaj ściągnąć zarówno całą książkę, ale też możemy sobie wybrać poszczególne strony, które chcemy ściągnąć, oraz możemy też odesłać się do Internet Archive, do wspaniałej wyszukiwarki archive.org, która jest taką super turbo wyszukiwarką, która nas może zaprowadzić do zbiorów nie tylko z tej biblioteki, ale też z bardzo dużej ilości innych bibliotek. Dobra, tutaj sobie przejdziemy do archive'a. Wyświetli nam się ponownie ta sama publikacja i mamy pełen opis publikacji. Też mamy tutaj zazwyczaj w notatkach zamieszczoną informację, czy publikacja, z której chcemy skorzystać, jest obarczona jakimikolwiek prawami autorskimi. Mamy też bardzo ładny opis bibliograficzny, temat, datę wydania, kolekcje, w których się znajdują skany książki. Bardzo często też poniżej, jak sobie przejdziemy, mamy ładny opis techniczny publikacji. Od razu możemy sobie podejrzeć, czy publikacja jest zdigitalizowana w jakości, która będzie dla nas zadowalająca. I tak, po prawej stronie okna mamy do wyboru bardzo wiele możliwości, bardzo wiele opcji ściągnięcia publikacji. Ja zazwyczaj korzystam z opcji Single Page Processed w formacie JP2. To są zzipowane bądź skompresowane za pomocą innego programu, innego formatu całe publikacje. Potem po rozpakowaniu na dysk możemy sobie to spokojnie przejrzeć, pousuwać to, co jest nam niepotrzebne i zachować tylko te pliki, z których będziemy korzystać. I wracając jeszcze do samego podglądu książki, opcje mamy w zasadzie takie same jak w bibliotece, z której przed chwilką przeszliśmy, chociaż tutaj moim zdaniem ten interfejs jest dużo bardziej przyjazny użytkownikowi. Możemy sobie oglądać książkę tak, jakbyśmy przeglądali prawdziwą książkę w bibliotece. Możemy sobie dać również widok jednej strony, widok dwóch stron, czy podobnie jak w BHL, widok miniaturek. Także mieć bardzo ładny przegląd tego, co się znajduje w danej publikacji. Trzecim archiwum, które chciałbym Wam zaprezentować, jest archiwum fotograficzne, archiwum zlokalizowane pod adresem fortepan.hu. To są też wielkie, wspaniałe zbiory węgierskich głównie węgierskich fotografii. Dużo z nich to są fotografie amatorskie. Wszystko, co się znajduje na tej stronie, jest do naszego użytku, tylko tutaj mamy jedno zastrzeżenie, prośbę od administratorów tego archiwum, jeżeli korzystamy z tego archiwum, o oznaczanie później, że przejdziemy sobie do wersji angielskiej, bo
Węgierskiej nie rozumiem. Wy prawdopodobnie też. O oznaczanie źródła pochodzenia tego obrazu, czyli wskazanie archiwum Fortepan HU oraz osoby, która te zbiory do archiwum przekazała. W tym archiwum możemy sobie wyszukiwać zarówno po słowach kluczowych, po hasłach, ale też, co bardzo ciekawe, wszystkie zbiory, które się tutaj znajdują, są odatowane. Także mamy oś czasu od roku 1900 i możemy sobie przez tę oś czasu skakać i od razu znaleźć się w czasie, z którego chcielibyśmy pobrać sobie fotografię. Teraz nam się załaduje tutaj i już Wam pokazuję. Pobieranie tutaj jest równie proste jak w poprzednich archiwach. Klikamy sobie na download. Podobnie jak w Polonie mamy informacje o prawach autorskich. Tutaj mamy przypomnienie o tym, żeby oznaczyć zachowane fotografie adnotacją, której sobie życzy administrator. Klikamy download i mamy przekierowanie do obrazu, do nowej strony, z której za chwileczkę będziemy mogli sobie zapisać ten obraz. Obraz zapisujemy w sposób oczywisty. Zapisz grafikę jako. Nadajemy sobie nazwę, bądź w nazwie od razu możemy sobie umieścić adnotację, o którą prosi Fortepan. Wcześniej kopiując sobie dane osoby, która przekazała pracę do archiwum i zapisujemy sobie na dysk. Czwartą z kolekcji, którą chciałbym Wam pokazać, są zbiory Metropolitan Museum w Nowym Jorku, tylko tutaj nie jestem pewien, czy się uda. Na pewno jestem w stanie Wam dzisiaj wskazać adres tego miejsca, pokazać stronę, natomiast od dzisiejszego rana jest jakiś problem z tą stroną i nie do końca dobrze działa, czy w zasadzie w ogóle nie działa wyszukiwanie pracy. Możemy sobie przejrzeć kolekcję. Na tyle, na ile to jest teraz możliwe. Przechodzimy sobie do dzieł, które są w otwartym dostępie. Jak deklaruje muzeum, jest to ponad 406 tysięcy skanów reprodukcji w wysokiej rozdzielczości. Spróbujemy sobie do tego przejść. Okej, zaczęło działać fantastycznie. I tak, możemy sobie wyszukiwać według słów kluczowych, według kultury, z której pochodzą dane prace, według artysty, twórcy, tytułu czy galerii, w której się znajdują obiekty, których szukamy. Możemy też zaznaczyć sobie wyszukiwanie tylko i wyłącznie tych obiektów, które są w otwartym dostępie, czyli tych obiektów, z których możemy sobie skorzystać w dowolny sposób. Tutaj może sobie przejdziemy do któregoś z wybranych i pokażę Wam, jak korzystać z tych zasobów i gdzie są oznaczone prawa autorskie. W zbiorach MET zawsze pod reprodukcją pracy, którą sobie otworzymy, mamy oznaczenie praw autorskich, bardzo wyraźne, czy dany obiekt znajduje się w domenie publicznej, czy też korzystanie z niego jest w jakikolwiek sposób ograniczone. Jeżeli sobie przejdziemy tutaj poniżej, mamy bardzo szczegółowy opis szczegółów dotyczących danego obiektu. Możemy też sobie ten obiekt zlokalizować na osi czasu, tak żeby w łatwy sposób przejść do innych podobnych obiektów z tego samego czasu, z tego samego miejsca.
jeżeli chodzi o zachowywanie pożądanego przez nas obiektu, tutaj mamy opcję download i sobie klikamy. I podobnie jak w zbiorach, które omawiałem wcześniej, ukazuje nam się cały obraz. Możemy też sobie lupką podejrzeć, w jakiej jest jakości. One są w fantastycznej jakości. Moment. I zachowujemy sobie, podobnie tak jak w poprzednich przypadkach, prawym guzikiem myszki zachowaj. I mamy obiekt. Jeżeli chodzi o to muzeum, o te zbiory, one są bardzo różnorodne. Zawierają wszystko. Niemalże wszystko. Sama liczba obiektów, sama ilość obiektów, o których wcześniej wspomniałem, to ponad 400 tysięcy, może tutaj wskazywać, czy świadczyć o niesamowitej różnorodności, o wielkim bogactwie tych zbiorów, z których możemy sobie skorzystać. I ostatnią kolekcją, którą chciałbym Wam zaprezentować, jest kolekcja amsterdamskiego Rijksmuseum, którą możemy znaleźć pod adresem Rijksmuseum.nl. I tak, dostęp tutaj, właśnie, o czym jeszcze nie powiedziałem. Jeżeli chodzi o wszystkie poprzednie archiwa, dostęp do nich jest zupełnie wolny, nie jest wymagane logowanie czy zakładanie jakichkolwiek kont. Natomiast jeżeli chodzi o Rijksmuseum, jest wymagane założenie konta, zalogowanie się. Można to zrobić używając swojego konta Google czy konta na Facebooku, więc jest to dosyć proste. I z głównej strony muzeum mamy od razu odnośnik do ich zbiorów, które są w dużej części zdigitalizowane. Przejdziemy sobie do wyszukiwania. Dostępne mamy 676 tysięcy obiektów, a więc też ilość absolutnie obłędna. Dobra, na szparagach pokażę Wam, w jaki sposób dalej przejść do tego, aby dało się ten obraz pobrać, dało się ten obraz zachować. Przepraszam, rzucam okiem na komentarze, za chwileczkę do nich wrócę. I tutaj mamy ten obraz. Możemy go sobie ściągnąć, ale też jeżeli sobie zobaczymy szczegóły, mamy opis bardzo wyczerpujący, podobnie jak to ma miejsce w zbiorach MET. Klikamy sobie Download Image i pobieramy obraz. Dobra. Tak, jeżeli chodzi o wprowadzenie, to byłoby na tyle. Poproszę o sekundkę przerwy, przyniosę sobie szklankę wody, bo jednak ze stresu mi troszkę zaschło w ustach. I tak jak wspominałem na początku, w tym momencie przejdę do tworzenia na Waszych oczach kolażu. Jeszcze w ramach przypomnienia plansza z hashtagami dla Waszych prac. Serdecznie Was zachęcam do udziału. Przechodzimy sobie w tym momencie do Photoshopa. Tutaj już mam otwarty
otwarty jeden plik, na którym będę sobie pracował. Jeżeli chodzi o sposób mojej pracy, to ja zazwyczaj sobie zakładam na początku gotowy wyjściowy format. Format około pół na pół metra, rozdzielczości 300 dpi, tak żeby też był zawsze jakiś zapas pikseli na przyszłość, gdyby zaistniała potrzeba wykonania tej pracy w większej skali niż skala pierwotna. Natomiast dzisiaj będę korzystał z obrazów w takiej wielkości, w takiej rozdzielczości, w jakiej mam je dostarczone. Tutaj mamy, zaraz zobaczymy sobie rozmiar. Rozmiar obrazu. Rozmiar obrazu też jest bardzo, bardzo w porządku. Prawie 5000 na 3000 pikseli. Także da się z tego zrobić bardzo ładnej wielkości wydruk. Mam już tło, z którego prawdopodobnie skorzystam, chociaż jeszcze do końca nie wiem. To tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu, bo mam przygotowane na dzisiaj 2, 4, 6, 7, 15 obrazów, z których zamierzam skorzystać. Natomiast tego kolażu dzisiejszego wcześniej nie planowałem, także będziecie mogli zobaczyć, jak pracuję na co dzień, w jaki sposób to przebiega, bo nie mam w zwyczaju wcześniejszego szkicowania, projektowania swoich prac. Raczej daje się uwieść temu, co widzę. Grzebię w archiwach, szukam, przeglądam i to, co intuicyjnie ze sobą zagra, potem wrzucam do Photoshopa i dalej montuję. Jeżeli chodzi o hashtagi proponowane na dzisiaj, czyli świat po pandemii, mam propozycję katastroficzną. Tak, propozycję po tragedii, która właśnie teraz się dzieje. Ale co z tego wyjdzie, no to tak naprawdę się okaże za minut kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt. Dobra, przerzucę sobie pierwszy plik, z którego zamierzam skorzystać. To jest ze zbiorów RIX Muzeum, jest to autoportret rzeźbiarza. I tak, osadzamy sobie obiekt, z którego zamierzamy korzystać. Mamy już wsadzoną w Photoshop warstwę. Aby móc spokojnie tę warstwę, na tej warstwie pracować, należy obiekt inteligentny zamienić w warstwę, zrasteryzować tę warstwę. I w tym momencie zacznę przygotowywanie sobie pierwszego obiektu, z którego dzisiaj będę korzystał. Tak jak wspominałem, narzędziem, z którego zamierzam korzystać, narzędziem podstawowym jest lasso, którym się posłużę do obrania obrazu, na którym pracuję, z tego, co jest mi zbędne. Moment. Przepraszam, jakiś mały problem techniczny. Przepraszam, jest jakiś mały problem tutaj z wydolnością mojego komputera.
Momencik, bardzo przepraszam. Jak widzicie, coś niedobrego się stało. Intensywnie pracuję nad tym, żeby ten problem rozwiązać. Jezu, jaka wpadka. Dobra, udało się wrócić. Zamknąłem wszystko, co niepotrzebne. Mam nadzieję, że teraz już pójdzie lepiej. I tak, wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej, do podstawowych narzędzi, z których korzystam, lasso. Sobie lassem w tym momencie przemierzam kontur obiektu, z którego będę korzystał. Zazwyczaj robię to za pomocą tabletu, natomiast dzisiaj też na potrzebę tego webinaru będzie to może troszeczkę bardziej uproszczony kolaż, montaż. Natomiast myślę, że tutaj nie będzie to wcale ze szkodą dla niego. Przecież też możemy w taki sposób pracować, żeby kształty, z których korzystamy, odrobinkę bardziej zgeometryzować, żeby nie zachowywać ich pierwotnego konturu, pierwotnego obrysu. Oczywiście możemy robić zawsze tak, jak to uznamy za stosowne, bo tutaj w kolażu na szczęście dla nas nie ma zbyt wielu reguł. Jedyną regułą jest to, żeby rzecz, którą stworzymy, żeby ta rzecz była po prostu fajna, interesująca, zaskakująca, bądź żeby przekazywała treści, które nas interesują. Dobra, mam cały obiekt obwiedziony zaznaczeniem i teraz tworzę sobie z tego nową warstwę. Wracam do warstwy, z której korzystałem na początku, usuwam sobie i w tym momencie mamy już gotowy pierwszy obiekt. Gdzieś go sobie na razie na bok zrzucę. I przyniosę sobie na pulpit Photoshopa kolejny obiekt, z którego będę korzystał. Ten obiekt pochodzi ze zbiorów medycznych. Jest to książka dotycząca okulistyki z początku XX wieku. I sposób traktowania obrazu analogiczny do obrazu pierwszego, czyli sobie rasteryzujemy warstwę. I zaznaczam sobie obszar, który chcę pobrać, z którego prawdopodobnie będę korzystał. Ctrl J bądź Command J w Macu i kopiujemy warstwę. Mamy utworzony nowy obiekt zaznaczenia. Starą warstwę usuwam. I kolejny obiekt gdzieś na bok. O, teraz zmierzymy się z pocztówką, którą pokazywałem Wam już w zbiorach Polony, czyli pożar szybu naftowego w Tustanowicach w polskim Oil City. Strasznie uwielbiam tę pocztówkę za jej ogólny wyraz, który można by podsumować bardzo króciutko, troszkę w duchu Bohumila Hrabala. Jaka piękna tragedia. Zwróćcie uwagę na tych ludzi, którzy z zupełnym spokojem, bez przestrachu, bez jakiegokolwiek stresu pozują do zdjęcia, mając za sobą rozgrywające się dantejskie sceny. Dobra, powiększę sobie tę pocztówkę do rozmiarów, z których będę zamierzał skorzystać. Dobra, myślę, że tutaj można by podziałać na
poziomach, troszkę ten obraz podkręcić, podrasować. Więc przechodzimy sobie do ustawień obrazu. Klikamy na poziomy. I w tym momencie sobie możemy troszkę manipulować skalą tonalną obrazu, ją zawęzić. Jeżeli brakuje nam czerni, suwaczek, którego teraz dotykam, przesuwamy w prawo. Jeżeli brakuje nam bieli, suwaczek z prawej strony idzie w lewą stronę. Od razu, jak widzicie, obraz dostał małego kopa. Możemy też sobie manipulować tutaj kontrastem obrazu. Jeżeli przesuniemy suwak w lewo, kontrast obrazu w założonych przez nas ramach skali tonalnej troszkę spadnie, troszkę się wszystko rozjaśni, ale możemy też przesunąć ten środek i się nam wszystko zacznie przyczerniać. Dobra, wrócę do ustawień początkowych, które wydawały się być optymalne, ale też możemy sobie ograniczyć skalę tonalną. Nie musi ona nam rozciągać się od czerni do bieli. Możemy sobie założyć, że skala tonalna elementu będzie, załóżmy, od średniej ciemnej szarości do również szarości. Czy to wygląda dobrze? Nie wiem, jak dla mnie w tym momencie nie, więc też wrócę do ustawień domyślnych i przejdę do przygotowania wycięcia obiektu. I tak wracamy, aby wyciąć obiekt po raz kolejny. Rasteryzuj warstwę. Powiększymy sobie obraz, bo tutaj będzie dużo łatwiej się z tym zmierzyć. No dobrze, i tak jak poprzednio. Jazda po konturze obiektu, z którego zamierzamy sobie skorzystać. Ja czasami wycinam obiekt, ale też nieraz mi się zdarza, tak jak w tym momencie sobie, idąc w dużym powiększeniu, kawałeczek po kawałeczku likwidować tło i też w ten sposób uzyskujemy gotowy, dogodny do pracy obiekt. Ale to już zależy tak naprawdę od naszych preferencji czy od naszych zamierzeń i tutaj też nie ma żadnych reguł. Nie jest tak, że jedno z rozwiązań jest poprawne, drugie jest zdecydowanie złe. Tutaj każde rozwiązanie jest zupełnie dobre. Ważne jest to, żebyśmy, pracując sobie nad obrazem, mieli trochę radości z tego. No dobra, i sobie idziemy dalej i dalej.
i już bliziutko końca pracy nad tym obiektem. Jeszcze tylko wyczyścić sobie otoczenie. Jak to nam wyszło? Dobra. Tu jeszcze śmieci są z dołu. Weźmiemy sobie kolejny obraz. Tutaj, o, to będzie z archiwów fortepanu. Bardzo zagadkowa konstrukcja, ale naprawdę czadowa. Dobra, tu mamy sporo bieli, więc ja myślę, że zrezygnuję sobie z wycinania, bo to by zajęło nam dużo, dużo czasu, więc troszkę poprawię ten obraz na poziomach. I żeby też wzbogacić pracę, nad którą właśnie, z którą na waszych oczach walczę, wprowadzę dodatkową warstwę bazującą na przezroczystościach. Wracamy sobie do rasteryzacji. Bo możemy też nie tylko korzystać z obiektów, które są w pełni kryjące, możemy też korzystać z obiektów, które są częściowo bądź w całości przezroczyste, transparentne. Taki właśnie obiekt sobie w tym momencie sporządziłem. Zaczyna mi się teraz to troszeczkę kłócić z tym, co już jest na pierwszym planie. Więc tę dziwną konstrukcję sobie w tym momencie zrzucę gdzieś głębiej. Tak, żeby ją widzieć, żeby cały czas była w głowie, ale żeby o niej nie zapomnieć zupełnie. I co? Mamy następne. Następne zbiory, z których skorzystam, które wrzucę sobie do Photoshopa, to są zbiory botaniczne z biblioteki BHL. Z tej książki, którą wam pokazywałem o roślinach podwodnych. Obłęd po prostu. Kompletnie nie wiem, co to jest, ale wygląda fenomenalnie. Zaznaczyłem sobie część obiektów, z którego będę dalej korzystał. Command J. Wycinam warstwę. Mamy warstwę skopiowaną, ale jeszcze ten drugi też wezmę, bo to wygląda również nieziemsko. Przepraszam, ze stresu, z przejęcia coś tutaj zaczynam robić głupoty, które muszę na waszych oczach naprawiać.
OK, mamy obiekt. Możemy sobie teraz z tego obiektu pobrać. Pobrać zaznaczenie. No i co? I to tyle. Usuwamy sobie obiekt pierwotny. Możemy też, jeżeli mamy obraz, który ma dosyć jednolite tło, w miarę gładkie, bez jakichś nadruków czy wzorów, możemy sobie ułatwić pracę, którą wykonywałem wcześniej za pomocą lasa, korzystając z różdżki. Zaznaczamy, klikamy sobie na obszar, który chcemy zaznaczyć. Tutaj obszar do wywalenia i od razu mamy pięknie wyszparowany obiekt, z którego możemy dalej skorzystać. I zrobię dokładnie to samo z kolejnym obiektem. Czyli tak, żeby łatwiej było zlikwidować tło, najpierw poziomy podciągnę. I wracamy sobie do różdżki, zaznaczamy i mamy z grubsza wyszparowany obiekt, ale tutaj jeszcze czasami trzeba odrobinkę, zwłaszcza w obszarach, które są zamknięte, pomóc jeszcze ręcznie podocinać rzeczy, które nam trochę nie pasują. Jest z grubsza wyczyszczone. Wracamy sobie do widoku ogólnego. Zaczyna się robić powoli gęsto, ale jeszcze ze 2-3 obiekty sobie tutaj zainstaluję i zacznę je ciąć i montować. Tylko już tak. Tak jak Wam mówiłem, przy pracy nad swoimi kolażami zazwyczaj daje się uwodzić temu, co widzę. Nie jest to za bardzo zbyt mocno planowane. I tutaj też mamy taką sytuację. Wrzuciłem sobie oko nad tego pana. Czy to dla tego oka najlepszym miejscem jest? Nie wiem, nie jestem przekonany. Prawdopodobnie dużo lepiej nam to zagra, jeżeli zostanie zainstalowane za panem. Pan też patrzy chyba nie w tę stronę, w którą bym chciał. Więc pana możemy sobie odbić w lustrze. I pan nam już w tym momencie zaczyna patrzeć do środka kadru. Oko też już. Jeszcze sobie obrócę. Ono mi się strasznie kojarzy z takim przedziwnym słońcem, księżycem, kometą, która zmierza do tej rzeczywistości, która nam powoli się zaczyna tutaj rozpadać. I też warstwa z piękną tragedią. Może za pana? Sprawdzimy. Co ja tu jeszcze mam przygotowane? Jeszcze przygotowany fotograficzny kadr też, fotograficzny, architektoniczny kadr z fortepanu. Fajna, socmodernistyczna architektura. Myślę, że to może nam bardzo fajnie zagrać, jak tylko się do tego dobiorę. Tak, obraz, który sobie próbuję zainstalować na pulpicie roboczym jest. A troszkę wydaje się być szary. Ja bym go podkręcił, żeby on troszeczkę nabrał kontrastu, nabrał świetlistości.
jeszcze za mało bieli. Dobra. W tym momencie zaczyna to wyglądać naprawdę czadowo. No i co? Procedura taka sama jak w poprzednich przypadkach, czyli rasteryzujemy warstwę. Przechodzimy, bierzemy sobie lasso. Mamy do wyboru lasso wielokątne, magnetyczne i zwyczajne. Ja zwykle korzystam z lasa zwyczajnego, pracując na tablecie, natomiast tak jak teraz posługując się touchpadem, równie fajne jest lasso wielokątne, tak żeby sobie obrać obiekt z tego, co nam jest zupełnie tutaj dziś w tym momencie zbędne. To zaczęło się robić tutaj troszkę przydużo. Ciasno, nie, ale jeszcze nie wiem w sumie, co z tego wyjdzie, co z tego będzie. Robi się ciekawie. To też sobie wrzucimy w odbicie lustrzane. Za naszego rzeźbiarza. Chwilowo i rzucę okiem, co się dzieje w komentarzach, czy są jakieś pytania bądź sugestie, jak na teraz. Przepraszam, tego napisaliście masę, dzięki, więc to mi zajmie chwileczkę przejrzenie. Dobra, nie ma żadnych ważnych pytań, nie ma żadnych na razie strasznych zarzutów wobec mnie, fantastycznie. Dziękuję za przychylność. Patrzę, nie mogę się zdecydować, czy jakiś kolorowy kwiat, czy ryby, czy mężczyzna. Dobra,
Damy kwiat. Kwiat, kwiat nam zaraz wyrośnie na pulpicie Photoshopa. Ok, mamy gotowy obiekt. Z tym już nie pójdzie tak łatwo, jeżeli chodzi o wycinanie. Tutaj trzeba będzie to robić po kawałeczku. Dobra, odnosząc się do pytania o darmową wersję Photoshopa, nie, to nie jest darmowa wersja Photoshopa. Natomiast sam Photoshop nie jest tutaj w żaden sposób potrzebny. Tutaj możemy korzystać przy takiego rodzaju pracach tak naprawdę z dowolnego programu, który nam umożliwia obróbkę grafiki bitmapowej, czyli to może być Affinity, który jest od Photoshopa zdecydowanie tańszy, czy też korzystać z darmowych narzędzi, tak jak tutaj wspomniany przez kogoś komentujących, na przykład GIMP. Korzystam z Photoshopa, bo to narzędzie znam, bo jest wygodne. Natomiast, tak jak mówiłem, nie jest to jedyne narzędzie, z którego możemy korzystać. Zawsze też, jeżeli ktoś ma tutaj problem z komputerem czy z obsługą programów graficznych, można sobie przejść do wersji analogowej, czyli skorzystać, podziałać sobie hybrydowo, pozyskać sobie zasoby z archiwów, o których wspomniałem, czy z archiwów, które sobie sami znajdziecie, te zasoby sobie wydrukować, czy to w czerni i bieli, czy w kolorze i już pracować za pomocą kleju i nożyczek. To też jest bardzo interesujące w pracy analogowej, bo kiedy sobie wykonamy nawet z kolorowych ilustracji, które w kolorze nie zawsze by ze sobą miały szansę zagrać ładnie, harmonijnie, jeżeli wykonamy sobie wydruki w czerni i bieli, to wtedy możemy sobie stworzyć bardzo fajną, uwspólnioną, zharmonizowaną przez skalę szarości nową rzeczywistość. No chyba, że komuś bardzo zależy na kolorze, no to wtedy można sobie wydrukować w kolorze, czy też wprowadzać kolor w inny sposób, kolorowym papierem, czy też podziałać niczym dawni fotografowie, rzemieślnicy, wprowadzając retusz, a jeżeli chodzi o sam retusz kolaży papierowych, no to tutaj też nasze możliwości są niemalże nieograniczone. Może to być retusz wprowadzony farbami wodnymi, farbami akrylowymi, mazakiem, pisakiem, cienkopisem, długopisem, tak naprawdę wszystkim, co nam tylko przyjdzie do głowy, wszystkim, co zostawia jakikolwiek ślad na papierze.
ostatnie dwa elementy i będziemy mieli gotowego krotona. I myślę, że będę mógł powoli przechodzić do tego, co najciekawsze, czyli już do skomponowania ostatecznego kolażu. Nadal nie wiem, co z tego wyjdzie. Nadal jestem w sumie ciekaw, jestem troszkę przejęty, ale myślę, że wyjdzie coś zupełnie sensownego. W tym momencie zrobiło mi się dosyć ciasno w obszarze roboczym, także sobie teraz chwilowo obszar roboczy powiększę do kwadratu. Sekundka, jeszcze odrobina wody. Dobra, musiałem wrócić teraz na sekundkę wstecz, bo warstwa, na której zacząłem pracować, była warstwą tła. Wolałbym, żeby wszystkie obiekty, na których pracuję, były zupełnie luźne, swobodne. Także teraz sobie odczepiłem. No i co? I trzeba by teraz się przyjrzeć temu, co tu jest. Jak to sobie rozłożyć? I jak pociąć? No bo w tym momencie na razie mamy te wszystkie elementy jeszcze mało zmodyfikowane, ale no myślę, że coś tam by się przydało zmienić. Powiększone. Zaznaczyłem sobie część warstwy z tym fajnym budynkiem. Skopiowałem, więc w tym momencie mam jeszcze bonusową warstwę w takim oto kształcie, w takim oto wyglądzie. Ten budynek myślę, że wróci na swoje pierwotnie założone miejsce, ale troszkę dynamiki by to się przydało. Te kliny, te trójkąty są czymś po prostu wspaniałym. Więc zostawimy to tak i podsuwamy na spód. Teraz tego kompletnie nie widać. Trzeba by coś zrobić temu panu, żeby pan przestał nam dominować. Pan jest fajny, ale jest chyba w tym momencie odrobinkę jeszcze zbyt mocny. Na chwilę schowam sobie kwiat. Kwiat jest fajny, ale na ten moment nie jest mi niezbędny. Przedziwna struktura też pod spód. Po
potrzebuję skopiować sobie tę warstwę, alt, strzałka w prawo, tak żeby sobie troszeczkę zaburzyć tutaj przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami. Tę warstwę wyciągnę ciutkę na górę, ale za bardzo wyciągnę. Moment, pod pana i w tym momencie tworzy nam się fajna przestrzeń. I dalej też wjeżdżamy za pana. Natomiast ten obiekt no dobrze, jak mówiliśmy o katastrofie, o świecie po pandemii, o świecie w rozsypce, no to dobrze byłoby chyba ten świat trochę rozsypać, więc sobie teraz porozdzielam, rozczłonkuję warstwę z budynkiem, jeżeli tylko ją znajdę. Jest. Command Shift J, wycinamy sobie bez kopiowania. Odłączamy obiekt od warstwy pierwotnej. To jest ta warstwa i jeszcze raz. Tutaj coś mi się nie do końca dokładnie wycięło, więc możemy sobie to usunąć. Ten biały trójkącik clean, który troszkę przeszkadza. Wracamy do widoku całości. Ja myślę, że tutaj te dwie warstwy sobie skopiuję i dam symetrycznie jeszcze panu z drugiej strony coś na kształt takiego śladu eksplozji, śladu wybuchu. To będzie podłożone za panem. Kawałek budynku, który sobie odciąłem, no ja na razie nie wiem, czy on tutaj koniecznie mi pasuje. Dobra, już wiem, gdzie ładnie podejdzie, on fajnie podejdzie. Troszkę surrealistycznie, ale połączy nam to się ładnie z tą warstwą czarno-białą, która jest na spodzie, z warstwą pożaru szybu naftowego. Więc oddzielę sobie w tym momencie dolną partię grafiki z pożarem od kłębów dymu, także móc wsadzić pomiędzy tych panów, pomiędzy pozujących do tragedii, żeby wsadzić ten kawałek budynku. Myślę, że wyjdzie całkiem. I tak teraz przesunięte już mamy i zjeżdżamy na dół, żeby osadzić między właściwymi warstwami.
Dobra, rzućmy sobie okiem, jak nam to w całości wypada. Czy fajnie gra, jeżeli chodzi o kompozycję? Powoli zaczyna mi się składać to wszystko w całość, ale jeszcze troszkę drobiazgów myślę, że tutaj się przyda. Pierwsza rzecz, skala tej grupy obiektów, czyli grupy obiektów z pożarem. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, umiejscowienie. Rzecz kolejna, umiejscowienie tej przedziwnej konstrukcji. Nie wiem, czy ona przypadkiem nie wypadła nam lepiej w zupełnie innym układzie, w zupełnie innym miejscu, żeby ona sobie tak jakby... Przepraszam jeszcze. Tylko do góry nogami, czyli na wysokość sobie odbić. Okej, ten pierwotnie założony przeze mnie obiekt z tymi grzybami chyba tutaj nam wyleci, bo wydaje mi się, że nie jest to zupełnie konieczne. No i można by się zastanowić jeszcze nad samą warstwą tła. Czy to jest warstwa, która powinna zostać? Czy ona fajnie harmonizuje z tym, co się dzieje? Czy nie rozegrać tego też na przykład jakimś kolorem dla kontrastu? Nie wiem. Tutaj jest to zupełnie niepewne. Więc sprawdzimy sobie jeszcze wprowadzając jedną warstwę. Warstwę pomiędzy obecne tło a obiekty. Myślę, żeby tutaj troszkę wzmocnić nastrój grozy. Podziałam sobie jakimś gradientem w takich burzowych odcieniach. Błękit jeszcze nie to. Błękit jest na razie taki ładny, pogodny. Wygląda niedobrze. Ok, mamy z grubsza założony zestaw barw i teraz wprowadzamy sobie gradient. Zaznaczamy warstwę, na której chcemy ten gradient położyć. I jedziemy z tym. Czy w taki sposób, czy w przeciwnym kierunku. Możemy sobie też zmienić ustawienia krycia, tak żeby poprzednia warstwa, dolna warstwa nam troszeczkę się zaczęła z tym łączyć. No nie, do tego gradientu nie jestem przekonany, więc sprawdzimy sobie jeszcze może inny zestaw kolorów. Tak jak mówiłem, tak jak zauważyliście w komentarzach tutaj, możliwości jest bardzo dużo, ale najfajniejsze jest to, że tak naprawdę nigdy nie wiemy do końca, w jakie rewiry się zapuszczamy. Ten proces jest zawsze otwarty.
No nie, ja kompletnie do tego tła nowego nie jestem przekonany. Jednak chyba myślę, że ten powrót do tła pierwotnego będzie na ten moment lepszym pomysłem. Ewentualnie wprowadzę jeszcze na próbę inny rodzaj gradientu, który będzie nam przechodził od pełnego krycia do zupełnej przezroczystości. To też zawsze można sobie sprawdzić. Kolory. Ok, tylko tak. To tło, które teraz prowadziłem, jeszcze nie do końca chyba się fajnie łączy. I dodam sobie szum do warstwy. Leciutkie ziarno, które tworzy bardzo ładną strukturę z tym, co się dzieje pod spodem. Teraz dzięki przyciemnieniu bardzo fajnie nam to oko, trochę oko, trochę księżyc zaczęło świecić, ale jeszcze tutaj coś temu panu. Jakbym pana chyba troszkę na próbę rozkawałkował, ale tak, żeby zachować sobie warstwę na wypadek złego kroku. Kupiłem sobie warstwę, czynimy ją niewidzialną i wracamy do tej warstwy, którą zachowaliśmy. I teraz można sobie podziałać. Ctrl+J. I już mamy oddzielony jeden kawałek tegoż mężczyzny. I jeszcze na kilka plastrów go może pokroję. I myślę, że fajnym zabiegiem też będzie powtórzenie tych rzeczy, które teraz zrobiłem z tym budynkiem za panem. Więc też budynek troszeczkę nam się zaraz, chociaż częściowo, rozsypie, rozczłonkuje. Okej, wydaje mi się, że już jesteśmy u samego końca i teraz trzeba podjąć ostateczną decyzję, jeżeli chodzi o przyjęcie kadru. Ja bym to wykadrował do takich proporcji z grubsza, jakie narzucił mi obraz tła tego starego papieru, na którym sobie pracowałem.
I ta warstwa jeszcze chyba jednak na pierwszy plan, żeby też przykryła nam troszeczkę chmury, przykryła budynek, bo to się zaczęło za bardzo wszystko od siebie odcinać, a w tym momencie zaczyna działać bardziej spójnie. Dobra, no to pracę mamy w tym momencie ogarniętą. Żeby nic złego się nie stało, zapiszę sobie to i pokażę Wam, jak przygotować sobie to do druku. Jeżeli chcecie wykonany potem kolaż sobie wydrukować, bo w tym momencie pracowałem tak dosyć niechlujnie, niedbale, bez przejmowania się proporcjami, bez przejmowania się rozdzielczością, a dobrze byłoby już w tym momencie się dowiedzieć, w jakiej rozdzielczości jesteśmy w stanie mieć obraz o jak najwyższej jakości. I tak. Już w tym momencie warstwy nie są nam zupełnie potrzebne, bo z pracą jesteśmy gotowi, więc spłaszczam sobie obraz, usuwam ukryte warstwy i w rozmiarze obrazu patrzymy, ile nam wyszło pikseli. Pikseli wyszło 4464. Jeżeli założymy sobie rozdzielczość 300 dpi do druku, 4464. Teraz możemy podejrzeć, ile wyszło nam w pikselach. Dobra. Pikseli na cal jest przeskalowany i zobaczymy teraz, jak to wypada, jeżeli chodzi o wielkość w milimetrach. 25 na niecałe 40 cm, więc już taki ładny wydruczek możemy sobie z tego zrobić. Ale też bardzo wiele archiwaliów jest naprawdę dobrej jakości, także można spokojnie większe prace przygotowywać. Bądź tak jak ja teraz, mniejsze, ale z zapasem pikseli, tak żeby to, no bo to, co teraz zrobiłem, spokojnie dałoby się powiększyć do metrowej długości dłuższego boku i nadal jakość byłaby prawdopodobnie zupełnie akceptowalna. Okej, wielkie dzięki za obecność. Myślę, że w tym momencie możemy sobie zrobić jeszcze chwileczkę czasu, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, bo tak jak teraz szybciutko sobie prześledziłem komentarze w czacie na żywo, to pytań do mnie chyba nie było, ewentualnie przeoczyłem. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. Dobra, pytanie, czy moja twórczość to zawsze taki swobodny strumień świadomości, improwizacja czy działanie zgodne z jakimś planem? Otóż nie, planu jako takiego zazwyczaj nie robię. Zdarza mi się czasami coś porysować, zaznaczyć jakiś szkic, zarys kompozycyjny, natomiast, tak jak wspomniałem chyba wcześniej, raczej staram się płynąć po prostu z archiwaliami, które mam, no bo tych archiwaliów mam kilkadziesiąt gigabajtów. Są to setki, czy raczej nawet tysiące obrazów, obiektów, które raczej znam. Z grubsza wiem, co mam, ale też wiem, gdzie szukać, jeżeli czegoś mi bardzo potrzeba. Także lubię sobie regularnie do rzeczy, które mam zgromadzone, wracać, przeglądać je i w pewnym momencie, no tak, następuje ten swobodny strumień świadomości. Bardzo ładne swoją drogą sformułowanie. Co tam mamy dalej jeszcze? Pytanie o świnkę w kadrze. Rozumiem, że chodzi o świnkę, która znajduje się tutaj. To jest papierowa głowa maska z różowego kartonu. I to nie jest świnka, tylko to jest wilk. Okej, okay, po jeszcze pytanie od Filipa o proces twórczy, o inspirację. No,
Inspiracje. Kurczę, inspiracją jest tak naprawdę wszystko. Może być wszystko dla mnie. Dużo inspiracji biorę z kultury popularnej, ale też z dzieł sztuki, które oglądam. Ale to działa w taki sposób, że te inspiracje gdzieś tam wychodzą dopiero na sam koniec pracy, dopiero już jak jestem z czymś gotowy, to się orientuję, że to przecież może być podobne, ewentualnie powtarza jakiś schemat kompozycyjny czy schemat kolorystyczny do rzeczy, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Dobra, pytanie, czym jest archiwum? Archiwum... Jezu, co za pytanie. No to jest coś wspaniałego. No to jest tak naprawdę baza trzon naszej wiedzy, naszej świadomości, naszej kultury. A jest zawsze interesującym dla mnie pogrzebanie w tym, jak... No archiwum też jest znakiem czasów. Grzebiąc sobie w archiwach botanicznych, archiwach zoologicznych, zacząłem się mierzyć z bardzo ciekawą rzeczą, jak przedstawianie zwierząt, a mianowicie ewolucja przedstawiania zwierząt od czasów przed fotografią, czyli od momentu, kiedy te zwierzęta pierwotnie były gdzieś tam szkicowane, rysowane, a dopiero potem wykonywane były właściwe ilustracje do atlasów, ale często też były z siebie przerysowywane, co owocowało te małe plagiaty z XVII wieku owocowały często bardzo kuriozalnymi zwierzętami. Takimi zwierzętami, jak możecie znaleźć na Facebooku czy na Instagramie, na profilach śmieszne obrazki ze starymi zwierzętami, jeżeli dobrze pamiętam. A jak się zmienił kanon przedstawiania zwierząt w czasach po wynalezieniu fotografii, kiedy one zaczęły być bardziej podobne do siebie, ale też no, zaczęło się pojawiać ich więcej oraz zdecydowanie mniej zwierząt, które były kompletnymi kuriozami, zwierzętami bardziej wyobrażonymi niż zaobserwowanymi. Dobrze. Czy źródła, które wcześniej podałem, można używać do celów komercyjnych? No to zależy wszystko od poszczególnych źródeł. Jeżeli chodzi o zbiory, które są w domenie publicznej, co do zasady wolno z nich korzystać w celach komercyjnych, natomiast tu trzeba by jeszcze dobrze ten temat sobie prześledzić na poszczególnych stronach, które udostępniają te obiekty, czy nie ma jakichś obostrzeń z ich strony, czy tak jak była na fortepanie prośba o umieszczanie źródła i osoby przekazującej obiekty do archiwum. Kolejne pytanie, czy planuję jakieś wystawy? Tak, planowałem w tym roku dwie, w maju w Amsterdamie, w Bibliotece Polskiej, we wrześniu w Moskwie, natomiast w tym momencie przez to, co się dzieje na zewnątrz, stoi to wszystko cały czas pod wielkim znakiem zapytania, natomiast cały czas pracuję, cały czas ogrody się rozwijają, więc myślę, że jak tylko wirus pójdzie sobie precz, to będę gotów, żeby gdzieś się w tym przejechać. Pytanie o wernisaż online w czasach pandemii. Jest to do przemyślenia. Ale nie wiem, jakby to zaskoczyło mnie to troszeczkę, to pytanie. Kolejne pytanie o moje kolaże. Czy mimo, że... Znaczy o to, że w digitalu mają bardzo manualny charakter, czy tworząc rzeczy ręcznie zachowują podobną estetykę. Tak, chociaż kolaże, które robię ręcznie, one są podporządkowane regułą kolażu analogowego, czyli tutaj już niestety albo na szczęście, bo to jest pewne utrudnienie, ale też wyzwanie
tracę tę łatwość manipulowania wielkością poszczególnych obiektów i muszę się z wielkością poszczególnych obiektów, które mam, po prostu liczyć, uszanować ją i zdecydować, czy skorzystam, czy szukam dalej. Pytanie o sposób organizacji plików na dysku, tematycznie czy kolorystycznie. Nie, kolorystycznie zupełnie nie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które sam robię, one są archiwizowane w sposób chronologiczny, natomiast archiwa, które sobie zbieram z internetu, one są wszystkie sortowane w folderach oznaczonych nazwami, tytułami książek, z których pochodzą. A na tyle dobrze, tak jak wspomniałem, znam swoje zbiory, że jeżeli mam potrzebę skorzystania czy sięgnięcia po jakiś konkretny rodzaj obrazu, to zazwyczaj wiem, gdzie go dosyć szybko znaleźć. Pytanie, jaki tytuł mógłbym nadać dzisiejszemu kolażowi? Nie wiem. Taka piękna tragedia? Pytanie kolejne, czy korzystam ze zdjęć z gazet? Zdarza mi się. Przy kolażach papierowych tak, natomiast przy kolażach cyfrowych tutaj przyjąłem chyba w sposób nieświadomy, ale bardzo konsekwentny zasadę jednak korzystania ze źródeł z internetu, ze źródeł, które są bez cienia wątpliwości w domenie publicznej. Patrzę, czy jeszcze są jakieś pytania. Chyba powoli się wyczerpują. O! Czy kolażowanie jest pracą, czy hobby? Ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo będąc z wykształcenia artystą, pracując, a też nauczycielem akademickim, pracując w Akademii Sztuk Pięknych, ciężko mi jest znaleźć granicę pomiędzy życiem prywatnym, a życiem zawodowym, pomiędzy pracą a hobby. Tak naprawdę wszystko, co robię, jest pewnego rodzaju pracą, ale z drugiej strony też jest wielką przyjemnością. Dobrze, słuchajcie, pytania widzę, że zaczęły się wyczerpywać. Coś wszystko przystopowało. Także ja jeszcze przypomnę hasztagi, o które prosi IKM, żebyście oznaczali swoje kolaże. Podsyłajcie je proszę, koniecznie. Jestem strasznie ciekaw tego, co zrobiliście w czasie tej godziny, 40 minut, które spędziliśmy razem. Ale okej, okay, wracam do jeszcze kolejne pytania. Fajno. Ile zrobiłem do tej pory kolaży? Nie wiem. Nie wiem, jest to strasznie trudne pytanie. Bo jeżeli chodzi o kolaże cyfrowe, to ja je mam z grubsza poorganizowane. Jestem w stanie określić ich ilość. Natomiast jeżeli chodzi o kolaże papierowe, nie mam pojęcia. One są takim troszkę na razie dla mnie nieskatalogowanym zbiorem. Mam po prostu pudełko, w którym te kolaże lądują. Więc nie są na razie policzone. Większość z nich jeszcze nie jest zeskanowana. Czekają na swój czas. Papierowe na razie po prostu robię. Dobra, słuchajcie. Wielkie dzięki. Strasznie, strasznie się stresowałem tym zdarzeniem, tą relacją na żywo. Nigdy w życiu wcześniej tego nie robiłem. Mam nadzieję, że wyszło w porządku, że troszkę z tego skorzystaliście, że specjalnie się nie wynudziliście. I bardzo, bardzo też dziękuję Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku
za zaproszenie mnie do tego przedsięwzięcia. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pamiętajcie o tagowaniu swoich kolarzy, o podsyłaniu do IKM-u czy do mnie linków. Mnie też pewnie śmiało oznaczajcie na Instagramie jako źródło inspiracji, jeżeli macie tylko na to ochotę. No to wszystkiego dobrego.